No swap, no pay, czyli nie ma zapłaty, nie ma wymiany, nie ma zapłaty, tak? Gra od wydawnictwa Mandu Games w klimatach pirackich, dzielenia łupów. Gra dla graczy 3 do 5, ale te trzech tak trochę umownie, bo jeden wtedy jest gracz fikcyjny, to jest duch Davy Jonesa, który też z nami tutaj dzieli grę. I tak, tutaj są nasze łupy, pieniądze w środku. Pieniądze są czarne, srebrne, złote i takie fioletowe, tak, purpurowe. I tak, każdy złoty jest warty 3 punkty, każdy srebrny 1, ale każda piątka srebrnych jest 15 punktów warta. Jeśli w worku gracza znajdzie się czarny 1 lub 2 czarne monety, to cały worek warty jest 0, nieważne co tam jest więcej. Ale jeśli to będzie już trójka, no to każda trójka jest warta 10 kasy i wtedy już nie ma problemu, że worek jest niewarty nic. Oprócz tego mamy monetę purpurową i z tą monetą purpurową ona jest taka, występuje złoto, srebrno, no i to co jest ważne, czarna moneta, czyli przeklętą monetę też zastępuje, żeby były właśnie te trzy najlepiej, tak? Każda z tą kartę otrzymuje. Na karcie mamy podobiznę swojego pirata. Jeden z graczy będzie kapitanem, otrzymuje znacznik kapitana. I kapitan na początku z worka wyciąga losowo po dwie monety dla każdego, na każdego z graczy, tak? No i tu gra nas komplet, pięciu graczy, więc po dwie monety wyciągnięte. A w worku się musi znaleźć monet złotych 9, srebrnych 9, 8 takich i wszystkie dwie purpurowe w czterech graczy. Na pięciu graczy tych musi być 11, złotych 11. 11 też przeklętych i dwie takie. I tak, jak wygląda gra? Najpierw kapitan, czy ten, który ma ten znacznik, wyciąga po dwie na każdego gracza. Po kolei najpierw w jedną stronę, każdy bierze jedną, potem się cofamy i znowu każdy bierze drugą, ale w odwrotnej kolejności. Czyli powiedzmy, że tam każdy będzie miał jakieś tam dwie. Dwie, jeszcze tutaj dwie, tak? No powinienem to zrobić w ten sposób, że po jednej najpierw, tak? I potem z powrotem. No nie, tej by nie wziął, tak? I potem z powrotem też po jednej by było. O, w ten sposób każdy by miał. Następnie każdy z graczy chowa to do swojego wora, w którym już na początku powinien mieć takie dwie monety, złotą i srebrną, tak? Więc teraz każdy będzie miał cztery monety w worku, każdy chowa to do worka. Teraz następuje faza wymiany, czyli powiedzmy, że tu schowali. No i jest wyzywanie, tak? Jeśli się zamieniają workami, to jest wszystko ok. No, każdy każdego będzie po kolei wyzywał. Znaczy każdy musi wyzwać, ale można jedną osobę wielokrotnie, tak? Ale jeśli się nie wymienimy, no to ten, który wyzywał, losowo ciągnie jedną monetę od tego, który się nie zamienił, tak? Tą monetę taką wyciągnąłem, tylko ten i ten, ci, którzy są w tym wyzwaniu, mogą zobaczyć, która została wyciągnięta, tak? Taką wyciągnąłem i ładuję sobie. Inni widzą, że nie było wymianki i że mam jedną monetę więcej, więc teraz będzie kolejna osoba, może też mnie wyzwać, tak? Ja nie muszę tego obok siebie wyzwać, mogę innego. Teraz pewnie mnie by wyzwali, bo wiedzą, że mam więcej monet, ale równie dobrze mogłem wziąć przeklętą monetę. Dla czterech graczy gramy 4 rundy, dla pięciu graczy gramy rund 5. Więc tak, pierwsze wyciągnięcie tych monet. Podział monet. Najpierw w jednym kierunku, potem w drugim kierunku. Następnie wyzywamy. Każda osoba kogoś wyzwie, można jedną osobę wielokrotnie wyzywać. Jeśli się zgodzimy, to wymianka worków. Jeśli się nie, no to ten wyzywający zabiera monetę losowo do swojego worka. Ci dwaj wiedzą w tym wyzwaniu, jaka to była moneta. Następnie każdy, jak już patrzy, co on tam ma w tym swoim worku, to wybiera jedną monetę, już on wie jaką. I daje do worka tutaj, oddaje jedną do worka ogólnego. No i znacznik tego gracza, kapitana jest przekazany kolejnemu i znowu następuje to samo. Czyli generalnie gra, takie też zarządzanie ryzykiem, ale też pamięciowe, kto co ma. Ale oczywiście zarządzanie ryzykiem też,
bo nie wiemy, co oni tam mają, ci, co się wymieniają. No i na końcu, kto ma najwięcej punktów, wygrywa grę. No, pamiętając o tych jokerach, pamiętając o tych monetach przeklętych, ale o tym, że też te przeklęte w większej ilości to już punktują. No, wygrywa ten, kto ma najwięcej monet. Przy remisach liczy się, kto ma najwięcej takich monet. Jeśli to nie rozwiąże gry, kto ma najwięcej monet srebrnych. Jeśli to nie rozwiąże gry, no to te dwie osoby remisujące, czy tam ile ich tam jest, dzielą się zwycięstwem razem. Jeśli gramy w trójkę, jest ten David Jones. On dostaje monetę w ciemno z worka i on nigdy się. On zawsze przyjmuje wyzwanie, zawsze zamienia workami. Jest trochę inna ilość monet w grze. I to jest no swap, no pay. Dzięki.